września to premiera płyty muzyczna Pani Umysł. Świeży, jeszcze pachnący nowością krążek to właśnie muzyczna Pani Umysł. Także, niestety. Panie Mazur, na ta płyta ma być muzyczną reklamą województwa warmińsko-mazurskiego. No cóż, wódki kabanosów. Mamy wiele rzeczy, z którymi się możemy pochwalić, tylko po prostu rzadko to robimy, a szkoda. Muzyka jest bardzo fajna, zresztą płyta się sama obroni. Ci, co posłuchają, znają coś dla siebie. Bo na płycie znalazło się 17 piosenek, każda w innym stylu. Wykonują je zespoły bardziej lub mniej znane, którym w karierze trzeba trochę pomóc. Znalazł je i zaprosił do nagrania płyty Krzysztof Wiciński. Są zróżnicowane do takich muzyczne, ale dominują muzykę gitarową. Można powiedzieć, że to jest płyta rockowa, ale jak na przykład zespół Sandale, który ma zwrotną rockową, ale przypomnienie jest reggae, więc to jest takie mieszanie. Jest reggae, metal, elektronika. Jednym z zespołów, który znalazł się na płycie, jest Five of Winds Gronka. Grają alternatywnego rocka, chociaż nie chcą być zaszufladkowani. Jeszcze nie mieliśmy żadnego wydawnictwa, żadnej płyty, na żadnej płycie nasz kawałek się nie pojawił, więc wiadomo, że warto było skorzystać. Płytę można zamówić, wchodząc na muzyczny e-blog.com.